Kryminał! Ciekawe za co? Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Myślę, bardzo ciekawy odcinek będzie, mam nadzieję. Dzisiaj dwie maszyny na kanale, o CRF-ie coś powiem, a tamten myślę będzie ciekawszy. Ale po kolei. Przyszła druga ciekawa paczuszka, mianowicie plastiki. Cały komplecik. Plastiki czarne. Dosyć taki projekcik ciekawy będzie. Plastiki są z Acerbisa, czy jak to się tam mówi. Cały zestaw tu jest. Boczki, wszystko jest. Będę miał wlepek do każdego takiego zestawiku na ten. Widzę tu jakieś podkładki, są tu lejki i nalepeczka Acerbisa. Będzie czarna bestia cała. Czarno-czerwono, ale plastiki czarne. I poza plastikami jeszcze wam zdradzę trochę szczegółów, ale nie wszystko. Poza plastikami komplet nowych węży chłodniczych. Tu sobie chyba dzisiaj założę też czerwone węże, bo jak mówię, czarno-czerwona będzie. Z węży no, miałem nie kupować, ale ten widzę, jeden jest pęknięty. Mógłbym tam dosztukować taki, ale kupiłem cały komplecik. A co? No i oczywiście znowu żelusie od Speed Factory MX, znowu paczka. Myślę, że teraz tam będę zamawiał ekspresowo, paczuszka dotarła i wszystko jest jak trzeba. I oprócz tych czarnych plastików jeszcze będzie okleina nowa, ale tego wam nie zdradzę jaka. Myślę, że jeszcze z tydzień muszę na nią poczekać, bo jest dopiero zamówiona. Także się drukować będzie. Okleję sobie już sam, myślę, że pierw plastiki założę i będę na moto oklejał, może będzie mi to tak łatwiej równo poustawiać wszystko, chociaż zobaczę jeszcze. I sobie w ten sposób robotę dodaję, zamówiłem nowe plastiki, te węże, wszystko fajnie będzie, no to już by pasowało troszkę tą ramę odświeżyć, chociaż tu gdzie widać. Wahacza miałem nie ruszać teoretycznie, ale też muszę okleinę zerwać, trochę przepolerować. Z tym całym zestawem plastików okleiny jest też okleina na wahacz. Także też tu by pasowało ładnie to przygotować. Podnóżki nowe na pewno wpadną jeszcze. Wydech na razie zostawiam. Chodzi na tym wydechu, a zobaczę. Jeszcze się wstrzymam. Może go trochę odświeżę kolanko tylko. Chyba, że coś mi się trafi na Oliksie takiego mądrego, ale na razie nic takiego nie widzę. No i tak to wygląda. Co do pracy przy CRF-ie, już nie będę nic nagrywał, myślę. Jak tu robię tą polerkę, jak tam pierdoły, jakieś płyny zmieniam. Koło poszło do centrowania tak samo, już nie wiem, w tamtym tygodniu i tak, kurczę, będę musiał coś tam się odezwać do nich, do centrowania i wymiany szprych oczywiście. Także mi to przyjdzie, złożę sobie ten tył, to też nie będę nagrywał. Dopiero jak już wszystko będzie na cacy, taki końcowy film wam zrobię, jak to przebiegło wszystko. Zamieszczę ten projekt tak jakby w jednym filmie. Myślę, że fajnie wyjdzie i wtedy sobie zobaczycie, co zostało zrobione dokładnie. No i opowiem jeszcze przy okazji. Dobra, na razie CRF-a na bok. Teraz czas na tego szatana. Ogólnie sprawa wygląda tak, jak śledzicie Face'a, udało mi się odpalić go na no 3 sekundy dosłownie, nagrałem to. Mówię, a włączę telefon, może zapali. No i tak akurat się udało trafić, że zapalił, ale go szybko zgasiłem, bo no nie był tak jeszcze zgłożony jak trzeba. Oleju jeszcze podolewałem, posprawdzałem. Płyn jeszcze chłodniczy nie jest zalany, także to był taki moment. Dzisiaj myślę, będzie takie odpalenie. Wydechu nie było właśnie, też ogień z rury szedł, więc nie chciałem go tak na obrotach trzymać. Mam nadzieję, że jest wszystko z nim dobrze. Zaworki jeszcze poprawiłem, jeden zaworek trochę. Złożyłem do kupy, akumulator już się ładuje. I będziemy sobie zaraz go próbowali odpalić. Wydaszek też sobie już założyłem. Nic z nim nie robiłem, tutaj go tak przypalałem, nie wyszło to tak jak chciałem. Zobaczymy, co się z nim będzie działo teraz, jak się odpali. Już mnie ciekawi, jak to z tym wydeszkiem będzie brzmiało, bo wtedy no tak średnio to wyglądało. No jest tu jeszcze kupa składania osłonki, tu jakieś do głowicy, jakieś te trzymaki. Olej jeszcze w skrzyni muszę zmienić, nie będę tego też nagrywał. Chcę go teraz odpalić, niech chwilę pochodzi na wolnych obrotach. Może wymienię ten olej i
Dobra, nie mówię co, bo mówię, chcę go odpalić, wymienię olej. Ciekawe, czy w ogóle odpali. A, jeszcze miałem sobie płyn chłodniczy wlać, żeby też tak za bardzo nie chodził. Bez. Więc zalejemy sobie płyniku troszkę. Wleję nowy. Niech już chodzina ma. Dobrze, żeby to chodziło tak jak trzeba, nie? A tu jest zbiorniczek wyrównawczy. To może się tu leje do tego zbiorniczka. Jak to jest? Aha. No, to tu powinno być pod korek chyba. A tu jest odprowadzenie zbiorniczka. Mam nadzieję, że mi starczy tego płynu. O, chyba przesadziłem. Ale czemu go w tym zbiorniczku nie ma? Może po odpaleniu go zaciągnie trochę, nie? Chociaż wybiorę trochę szlafikiem. Nie wiem jak to jest, kurde, znaczy mam do zbiorniczka nalać, no niby tu powinno być pomiędzy... A, już tu się pokazał. Teraz chyba powinnam wyrównać w tym zbiorniczku go. Do poziomu odpowiedniego. By było tak jak trzeba. Dobra, na razie będzie ok. Chwilę go odpalimy, zobaczymy. Boże, zapal tylko. Paliwko podłączone. Prostownik, nie wiem, podłączymy. Już się trochę ładował, może będzie git. Iskrę sprawdzałem, to już tak trochę słabo kręcił. Mówię, nie, do odpalenia musi być lepiej. Chyba wszystko. Silnikiem obracałem, nic tam nie koliduje. Co do cewki wam powiem jeszcze, bo nie powiedziałem. Jeśli niektórzy Facebooka śledzą, to wiedzą, że nie było iskry. Kiedyś coś na filmie wspomniałem też. No i tak weny nie miałem, ale ostatnio wziąłem cewkę z CRF-y. Przełożyłem i na mojej cewce jest iskra. Na tej ceweczce niestety nie ma, dlatego już jest nowa zamówiona. Tylko nowa jest z CRF-y zamówiona, do tego nie mogłem znaleźć też. Ale jak na tej chodzi, to powinno, nie? Więc powodem prawdopodobnie była cewka. Wszystko chyba, normalnie boję się. Dobra. Chwila ciszy. Werble proszę. I odpalamy. Zapłon ostatnio jak ten, odpaliłem ją na tym filmie na Facebooku, to taki dziwny dźwięk silnika był, nie wiem czy słyszeliście, zobaczcie. Może mi się uda to uchwycić teraz. Prąd jest i palimy. No nie, dziwnie chodzi. Nie no, dobra, na poważnie. O, normalnie. Aha, paliwka nie odkręciłem jeszcze. Niech sobie trochę zleci. No, uwaga. No, ssanie wyłączyłem, to zgasła. Jeszcze raz, ale słaby akumulator jest. Nie ma siły obrócić. Tak mi się wydaje. Jeszcze raz, zobaczymy na podpiętym tym. Ten akumulator 3 lata w garażu stał, więc też się nie ma co mu dziwić, nie? Teraz się podładował fajnie, ale trochę obróci. I już chyba napięcie schodzi.
razie koniec. No. Ciekawe. Jeszcze trzeba się przy gaźniku pobawić na pewno, bo tam też my go przeczyściliśmy tylko, a tam trzeba te jakieś o-ringi pokupić, bo to tak nie było jak trzeba wszystko w tym gaźniku po takim czasie przerwy. Ale tu silniczek mam wrażenie, że dosyć to ładnie pracuje. Teraz ciepły. Zmienię olej w skrzyni jeszcze. Będzie można trochę się przejechać, zobaczyć jak te biegi chodzą. Zagrzać go tak jak trzeba. Olej zaciągnął wszędzie, gdzie miał zaciągnąć. Może co z tego będzie. Wydeszek się nagrzał. Tu się żółty zrobił. Ale to nic. Taki przelot, taka tuba to na pewno będzie brzmiał ładnie. Mam wrażenie, że jest w miarę okej, nie? Trzeba się przejechać zobaczyć, bo na pewno coś trzeba się przy gaźniku pobawić, bo mi się wydaje, że te obroty nie będą takie jak trzeba. On teraz zgasnął sam. Ale no co on pochodził, nie? Ten czerwony TRX też go trzeba dosyć długo nagrzać, żeby nie gasnął. One podobno tak mają. Na staniu pykał, a bez, no trzeba go na gazie było trzymać leciutko. Ale tak do samej pracy na tych wolnych obrotach, no dosyć mi się to podobało. O, dobrze, że odpaliła. Dobra, na dzisiaj to wszystko, taki krótki odcinek tylko. Co i jak. Ja sobie teraz olej zmienię z skrzyni. Kładzie i nie wiem, może trochę go tak ogarnę, żeby szło siąść i te biegi tam pozmieniać trochę, o ile się uda. I no trochę go, nie wiem co tu jeszcze przy nim zrobię, poprzykręcam to co trzeba, te osłonki, cewka, tam jakiś do gaźnika przewód był jeszcze do podpięcia, ogarnę go, a później może się za CRF trochę wezmę te plastiki, może powymieniam i jakieś tam pierdółki. Także na dzisiaj to wszystko. Ważny dzień, odpalenie kłada. Jeszcze jest kupa roboty, ale no cieszy mnie, że w ogóle odpalił. 3 lata przerwy miał, także mam nadzieję, że teraz będzie jeździł. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem co to będzie, może przejeżdżka na kładzie, może już kończenie CRF-y, chociaż tu muszę poczekać jeszcze no, tydzień na pewno na okleinę, z tydzień na pewno na koło, zanim to złożę, bo tylko na weekendy jestem, no to na film z CRF-y też jeszcze poczekacie. Ale na pewno wszystko wpadnie. To i to. Dobra. Jeszcze raz trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym filmie. Narka.